Hej wszystkim, z tej strony Soul, a tym filmem chciałbym rozpocząć naszą przygodę z dodatkiem do gry StarCraft 2. Tym razem wcielimy się w rolę zergów, jeśli się nie mylę. Dużo nie będę gadać, zaraz zaczynam. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Nie wiem niestety jak ustawienia dźwięku, możliwe, że początek może być trochę za cicho, za głośno. Spróbuję to potem przy renderowaniu wypoziomować. Jeśli mi się nie uda, to z góry przepraszam. I was serdecznie zachęcam do obejrzenia całej serii. Mam nadzieję, że będzie tak dobra jak poprzednia seria, która była bardzo dobrze przez was oceniana, mimo że wiele osób na początku dość sceptycznie podchodziło do StarCrafta na moim kanale. Ale naprawdę, polecam obejrzeć chociaż jeden odcinek i samemu zdecydować, czy chcecie oglądać, czy nie chcecie oglądać. Może trochę poprzeskakiwać, zobaczyć jak to wygląda. Ja bardzo lubię gry strategiczne. Niestety przy StarCrafcie trochę nie potrafię się skupić jak gram. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniej serii, to teraz może być mu ciężko, bo cała seria ma chyba z 30 odcinków, jak nie więcej, więc sobie trudno będzie nadrobić, ale jeśli ktoś jest uparty, to może zacząć od poprzedniej serii i dopiero wtedy przejść do tej, bo jest to kontynuacja historii z podstawki tej gry, dlatego zaczynamy. Włączam kampanię. Oczywiście serce roju, tak sobie to przetłumaczę. Podobno ma być po polsku, ale nie jestem pewien, czy będzie. Zobaczymy, najwyżej pierwszą misję zrobimy po angielsku, a później napiszecie mi gdzieś w komentarzach, albo ja sobie sprawdzę, jak to zrobić po polsku, bo w menu mam ustawione, że język polski. Specjalnie właśnie dlatego. Do celów let's playowych. Nowa kampania. Normalnie grałbym na hardzie, bym normalnie grał. A grajmy na hardzie, zobaczymy jak to się skończy. Najwyżej sfejluję przy pierwszej misji. To jest Queen of Blades. Królowa ostrzy. Zły sen. O, masakra. StarCraft 2. Od razu pokazali końcówkę, pewnie. Zgaduję. I zaczęło się. Zaczęło się po prostu. Zaczęło się, ale jest po angielsku, kurde. A miało nie być. Ale my wiemy i tak o co chodzi, bo to jest po prostu StarCraft 2. Tutaj piszą, że bez tego
po zniknięciu królowej Ostrzy, cały rój się rozpadł. Aha, Jim Raynor przeszmuglował Sarę z tego, z tej rodzinnej planety Zergów. Zostawił ją generałowi Warfieldowi z Dominium. No, a ten artefakt, którym rozwalaliśmy Zergi w ostatnim odcinku poprzedniej serii, gdzieś zniknął. No i tak dalej, i tak dalej. Zaraz nam to zresztą opowiedzą. Jakaś odległa planetoida. Ciekawe, co to będzie. Wygląda jak Duna. 19:46, to wiadomości już muszą lecieć. Open the door, son. Valerian's orders, sir. No visitor. Open the door. Otwórz drzwi. To takie moje tłumaczenie własne. Mam nadzieję, że nie zrobiłem żadnego błędu stylistycznego tutaj, ani żadnego takiego. Otwórz drzwi, powiedział Jimmy. To jest jakieś kurde laboratorium naukowe czy coś. O, a oni ją badają. Patrzcie, poskładali ją. Make the most of this test. It's your last one. Now give us a minute. Very well. We're getting out of here tonight, darling. Good. Then we can go after Mengsk. Forget Mengsk. Forget all of it. This is about you and me. Until Mengsk is dead, there can't be a you and me. I moved heaven and earth to bring you back, sir. Dokładnie tak. I can't watch you throw that away just for revenge. Initiating test phase 2. I never gave up on you, Sarah. Don't you give up on us! Ona chce zabić tego Mańska, tego imperatora złego. A on ją kocha i chciałby z nią spędzić czas pewnie. Na odległej planetoidzie. Test phase 2 commencing. A teraz faza druga testu. Ciekawe, co będą robić. A może to ja będę testem? O, to ja jestem testem. What are you hoping to get out of these tests, Valerian? I told you. I don't remember anything about being the Queen of Blades. Na co liczysz? We have to find out how much of the Zerg mutagen is left in your system. I appreciate your cooperation, Kerrigan. Do you usually keep cooperative people in a containment cell? When we know it's safe, I'll unlock your door myself. Ogólnie będą robić teraz na niej testy, chcą zobaczyć, ile z tego z Zergów w niej zostało. Ile ma mocy Zerga. O, patrzcie, dron jest. A drone? Are you really asking me to take control of a Zerg mind? Do you know what could happen? All the test subjects are in a secure environment. No ładnie. Kop minerały. Okay, the next step. See if you can order the drone to mutate into a hatchery. No zobaczmy, a to jest tutorial. No dobra, no to zamienimy drona na teraz na hatchery, czyli budynek. A hatchery is the central structure of the Zerg base. It spreads creep so that other structures can be built. Śmieszne, to jest taki tutorial. The hatchery also produces lava, which you use to morph into more drones or other Zerg. Czyli hatchery, czyli wylęgarnia, produkuje creepa. The hatchery will replenish them over time.
taki glut, na którym się obuduje jednostki, no i oczywiście jeszcze larwy produkuje. No dobra, zbierajcie. Myślę, że dobrze im idzie. Gdzie ta Kerrigan stoi, bo jej nie widzę nigdzie? Gdzieś tu musi być. Za ścianą jej nie ma, na pewno. You're doing well, Kerrigan. Can you morph more drones? Morfujemy więcej dronów. Do it then. One overlord shouldn't hurt. Dobra, czyli jednego overlorda musimy zrobić. The Zerg use overlords to generate more supply. Your current supply maximum is displayed in the upper right corner of the screen, along with how much supply you are currently using. Teraz nam właśnie powiedzieli, że overlord, taki latający balonik, pozwala nam na zwiększenie ilości jednostek. No i mieliśmy 6 na 2, teraz mamy 6 na 10, czyli możemy już morfować te drony. Większą ilość dron. Excellent. I plan to stop here, but let's take this a little further. Try mutating a drone into a spawning pool. Dobra, teraz musimy spawning pool, czyli miejsce, dzięki któremu będziemy mogli zerglingi budować. No, czekajcie, drony się robią. Musimy 200 minerałów zarobić, teraz trochę dron pobudowałem. Jestem ciekaw, czy im się wymkną spod kontroli te zerki, coś. Wydaje mi się, że tak. No, spawning pool. Ciekawe, jak to jest na polski. No mówię, w następnej części postaram się już przetłumaczyć to na polski. Dobra, spokojnie, przecież kasy nie mam, kurde. Babo. No i jest. Żeby zamienić larwy na zerglingi. No, to się rzeczywiście źle skończy. Teraz pewnie zerglingi będzie chciał mieć. The spawning pool is finished. You should go down to the test chamber and inspect it. I can see just fine from up here, thanks. I think that's all we need today, Kerrigan. Great work. If you think that was great work, wait till you see this. I'll make some zerglings. Patrzcie, teraz Kerrigan zrobi trochę zerglingów. Ten już pewnie będzie posrany. Kerrigan, what are you doing? Putting your controlled environment to the test. No ciekawe, ona chce przetestować jego zamknięte środowisko tutaj na zergów. Zobaczymy jak to wyjdzie. O, Nexus jest online, gra w World of Warcraft. Zrobiliśmy zerglinga, teraz musimy jeszcze balonik jeden zrobić, żeby więcej zerglingów pobudować. Ciekawe, czy coś się tu da zaatakować. Tak nie bardzo. Zobaczymy. No, zaraz tam kilka jeszcze zerglingów wyskoczy, będziemy super mocni. No. Dobra, zapisało nam save'a, nam zrobiło i teraz chyba będzie masakra jakaś. Stop! I didn't ask you to create zerglings. Funny thing about Zerg, Valerian. They never do what you expect. Shut down the experiment. Get sentry bots in there to sanitize those holding cells. Lockdown on the sublevel and power up the eradicator. Nothing gets out. Maybe if I destroy your pretty eradicator, you'll learn you can't control the Zerg. On ten wysłał robociki, żeby tutaj wyczyściły wszystko, ale jednak Sara ma lepszy pomysł. Those sentry bots are destroying the Zerglings in their pens. I can change that. No kurde, te sentry boty to są bardzo słabe. I sense more zerglings in holding pens. Valerian, you were very careless. No kurde. Free them too. Containment breach. Zerg specimens free. Evacuate the scientists. Get all personnel out of there. No i się wydostały zergi. Teraz będzie miazga, powiem wam. Jak już jesteśmy na zewnątrz, patrzcie. Robimy więcej zerków w bazie. Przy okazji ich tu wysyłamy. It never is with the Zerg. It never is with the Zerg.
Coś się tekst zawiesił. No nie, nie mówcie mi, że ona teraz będzie mówiła. On powiedział, to nie jest zabawa, a ona powiedziała, z zergami to nigdy nie jest zabawa. I teraz ciągle to będzie powtarzać? Opcje, opcje, escape czy coś. Może się odwiesi teraz. Dobra, odwiesiła się. Dobra, więcej zerglingów porobimy. Aha, tutaj są jakieś reaktory. No. Aha. Dobra. No. Trochę więcej narobiliśmy niż te cztery początkowe, ale tak to już jest. Tutaj trochę je obejdziemy i od razu atak. Nie wiem, czy ja mam prędkość gry dobrze ustawioną. Gdzie jest prędkość? Gameplay. O, teraz. Sorry, że było wolno. Już poprawiłem się. Teraz powinno szybciej iść. War zerglings. Good. I can use them. Kurde, więcej overlordów, za dużo mam tych zerglingów, wiecie. I naukowców teraz będę zjadał. Widzicie, oni tak odchodzą dookoła te działka i wtedy szybciej je zabijają. Zresztą co ja wam będę mówił, myślę, że większość osób o tym wie. Containment door closed. Automated gas defense activated. That containment door won't open until I destroy those turrets. To byśmy kurde otworzyli. Ile taki zergling wytrzyma? A nie, no myślę, że przeżyjemy to. Dobra, atakujemy tymi zerglingami. Więcej tych zerglingów, a tu też mi jakieś zostały. Tu mi w ogóle jedna jednostka się utknęła w jakimś tym, w jakiejś miejscówce takiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Obchodzimy ich i wtedy atak. Dobra, więcej zerglingów. Burzymy tutaj reaktor, bo chyba to jest reaktor. Okej, okay, jest zburzone. Coś się tutaj rozwala, co więcej zerglingów nam wyskakuje. No, to teraz jesteśmy dość dużym... dość dużym rojem tutaj tych zerglingów. Jedziemy dalej. Powiem wam, że chyba przesadziłem z ilością, tak mi się wydaje przynajmniej. No, jeszcze tych pojedziemy. Powiem wam, że nie mają szans. To jest taka misja, wiecie, treningowa. Tego się chyba nie da przegrać. Chociaż nigdy nie wiadomo, zawsze się jakiś as znajdzie. Not yet, I haven't. I'm still in your containment cell. Co to za koleś tutaj? Jest jakiś robocik. Dobra, idziemy tu. Eradicator activated. Fuck. No zobaczmy, to niech się tutaj gdzieś na tych skupią. No i powiem wam, że to nie, bułka z masłem, że tak powiem. Ciekaw jestem, co zrobi z tą Karina Zakary i co na to Jimmy. Chyba nie będzie zbyt ucieszony. The Zerg have overrun the sublevel. You're lucky no one was killed, Kerrigan. Luck had nothing to do with it. And maybe now you understand how dangerous the Zerg are.
I'll send them back to their pens. I appreciate that. I'm opening your cell right now, if you'd like to join me. And perhaps next time you can make your point without destroying half the facility. No i w ten oto sposób Carrigan tylko chciała pokazać mu, jak Zergowie są niebezpieczni. A on oczywiście stwierdził, że mogłaby to zrobić bez zniszczenia połowy jego placówki badawczej. No ale myślę, że swój punkt widzenia tutaj ten przedstawiła. I ja myślę, że to na tyle z tego odcinka. Czemu? Bo po każdym odcinku, znaczy w każdym odcinku jest jedna misja. To była pierwsza misja, króciutka. Postaram się zmienić język teraz na polski, tak żeby każdy zrozumiał, o co chodzi. Mi będzie trochę trudniej grać, bo jednak nazwy jednostek są dość dziwne po polsku. Ale czego się nie robi dla Let's Play. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku z gry StarCraft 2. Pa!